Tak wygląda kopalnia Dolomitu w Jaroszowcu. Idziemy, zobaczymy, jakie tu mamy widoczki. Tu jest waga. Myślałem, że dzisiaj nieczynne będzie, ale jednak ktoś tam jest i pracują. Tutaj produkują różnego rodzaju kruszywa, które mamy tutaj właśnie na placu. Jaki piękny dźwig. Fajna sprawa. Idziemy na górę, zobaczymy. Zawsze mi się to podoba, jak mają kopary konkretne łańcuchy na kołach. Ile tego tu jest? I ogrom tam jest. Idziemy, zobaczymy ten kanion. Ja pierdziu. Tam żeśmy byli, tam jest ważenie, ale to jest ogromne i głębokie, ale piękna woda. Ten pikapik tam jest, piękna sprawa, ale wiatr tam jest. Kopareczka, myślę, że tu normalnie słychać samochody gdzieś tam z tyłu. A tam widzę, pompy są, woda wypompowywana jest. I tutaj też jest linia. Ale pięknie to naprawdę wygląda. No i stąd ogrom ciężarówek dziennie wyjeżdża, jedzie przez miasto. No i syfi, jak to się mówi na drodze. Mieszkańcy się wkurzają, ponadto śmieci w lasach, zanieczyszczenia przez ciężarówki, kurzy się, hałasy, główne problemy kopalni, gdzie to wszystko jest uciążliwe dla mieszkańców. Jest głęboko, nie wiem, tutaj jest 50-60 więcej metrów. Tak to tu wygląda, jak ja to mówię zawsze. Ale ładnie tak piętrowo jest porobione. Tam też jest kopara, czyli to się idzie poszerza jeszcze w tamtą stronę. Widoczki, woda fajna, fajny kolorek. Prawda, cudo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pięterek. Po 10 metrów liczmy, no, z 70-80 metrów głęboko. No i tak naprawdę tutaj jest raj kopalniany, tylko nie była tu kopalnia dolomitu. Wcześniej też różne tutaj materiały wydobywali. Ta droga kieruje się na centrum. Konkretna, niezniszczalna, widzę, droga. No i nie widać, żeby była zasypiona. Pewnie jak deszcze, to się wszystko przyczepia do kół i się niesie. Kawałek prowadzi. Na tej drodze widzę jedno z rozwiązań. Co jakiś czas takie beki są poustawiane. Kosz. No i rzeczywiście mogę przyznać, że śmieci tutaj nie widać wzdłuż tej drogi.